Nasze życie prowadziło do tej walki. Au! Oszalałaś? Przepraszam, a wielki pojedynek Maxa i Phoebe się nie zaczął? Dobra, tańczymy. Dowódcy, włosy się palą! To niesamowite! Piocha, kop, łokieć, to twoje odruchowe ciosy. Blisko! Piocha, kop, łokieć, rzut! Rzut? Jaki rzut? Zobaczcie, nie okazuje własnemu bratu litości. Coś wspaniałego! Może się odegrać. Wykończ ją, Max! Zwycięzca! Pewnie było ci ciężko dorastać bez rodziny. Proszę, opowiedz nam o tym. Straszne życie. Byłem samotny. Wiesz, jak to jest, gdy prosisz grę wideo o kołysankę? Mówi bibop! Ale jednak życie spędzone nad grami wideo nie przytępiło mi instynktów. I nadal potrafię wyczuć podstępny atak! Witaj, Maksiu. To miło, że do nas wpadłeś. Wybaczcie, nie wyszło. Jesteś niezwykle odważny, Max. Nie kochaj go! Okej, grzmo to mocnie. Za chwilę zrobicie się naprawdę głupi. Max, co ty tu robisz? Myślałam, że jesteś w załodze. Odszedłem, bo nic nie jest ważniejsze od rodziny. Uuu, się zaczęło! Będziecie mieć małe muszczki! To koniec. Kochani, dajcie ręce. Odejdziemy tak, jak żyliśmy. Jako rodzina. Kocham was bardzo. Ja tak samo. Pa, Phoebe. Żegnaj, Max. Co wam się dzieje z rękami? Sama nie wiem. To jakaś siła. Max, czy to jest... Siła bliźniąt? Trzeba spróbować. Nie! Co tu się dzieje? Nie możecie używać mocy! Jestem zawodnik! Ja tutaj rządzę! Już tu nie rządzisz. O! Wszystko w porządku? Jasne. Nie! Wybuch był tak silny, że osmażył szipy. Szybko ściągnijcie je z szyi. Okay. Max! Jednak mamy moc bliźniąt. Widok rodziny w niebezpieczeństwie ją odblokował. Nie, bo my się nigdy nie trzymaliśmy za ręce. Ja się na was srogo zemszczę! Nic z tego. Nie! Game over, Balfour. Na imię mam Bal... Ej, ty faktycznie je dobrze wymówiłaś. Henryk, idź tamtą stronę i przyjrzyj się guzikowi od windy. Dobra. Gdzie ten kibel? Co chcesz zrobić? To. Dobra, patrzę na guzik od windy, ale nie wiem po co. Henryk! Wow! A widzisz, jak się rusza? Ścios, dlaczego nie... Hurra!
Jak to? To twoja nowa moc. Masz super szybkie reakcje. Niesamowite. Tak. I co istotne, wisisz nam $250. Zaraz. Gdzie Drex i Jasper? Nadal w Sueldio Park, gdzieś na placu zabaw. Dobra. Daj mi gumę. Do tyłu. Na serio? Kiedy dostaniemy $250? Kiedy walnę cię tą piąchą w mózg, też zapomnisz, kim jesteś. A kuku! Niebezpieczny! Powaliłeś Drexa! Aha. O, już się podnosi. Da, lepiej uciekaj. Jasne. No. No. Gdzie twój starszy braciszek, kapitanie? Pewnie z twoją starszą siostrą. Patrzcie, to niebezpieczny i ten wredny facet. Niech ktoś wezwie policję. Zamiotę tobą trawę, chłopcze. Trawy się nie zamiata, głupku. Dosyć! Spudłowałeś? Nie dasz rady. Już idą gliny. To Drex! Mały, walnę cię i kopnę 10 000 razy. Spoko, pomogę ci liczyć. Do biegu gotów start. 2, 0. Znów 0. Patrz tu, patrz. O, mamusiu, konflikt. Czekam, dawaj. Skąd jesteś taki szybki? To moja sprawa, a ty się zamknij. Przestaniesz być niezniszczalny! Tak jak Drex! Strzelaj, labirancie! Ale się tego uczepiłeś. No dobra, trzymajcie te rury! Co się stało? Nic nie widzę! Kto krzyczy? Czy broń Omega działa? Wciąż jestem łysy? Tak, działa. Wygraliśmy? O, nie sądzę. W całym mieście Swellview już za chwilę wybuchnie epidemia kapitamnezji. I nikt cię nie będzie pamiętał. Użyję kasownika Bemi. Już mówiłeś! Czadowe!
jesteś magiczką. Weź go, walnij. Nie jest magiczką. Wybuch broni Omega pewnie zmienił jej DNA, więc kiedy zaczyna tak świecić, to znaczy, że... Ludzie! Tak, właśnie tak. Zaraz coś mi się stanie. Zniknęłaś ich! Co? To nie byłam ja! Gdzie się podział mój brat? Masz, weź je! Miles? Cześć! Skąd się tu wziąłeś? Nie, mam pojęcia. Bows? Czapa! Co ty mi zrobiłaś? Nic nie robię! Chłopaki, wasz sterowiec zboczył z kursu. Tak, gaz się ulatnia i lata bez sensu. Dokąd lecimy, ścios? Prościutko na szpital dla niemowląt w Swellview. Ej, piątek z bizonem. Nie! Nie, to zwyczajny piątek, nic nie wart. Ej. Jak mamy to naprawić? Gdzie byłeś? Na sterowcu i we Włoszech i w oceanie. Jaskiniowcy nie umieją pływać. Ludzie, chyba się teleportuje. Morety, Bart, czy Chloe znowu zgubiła kocyk? Idę spytać, gdzie go rzuciła. Oszalałeś, dziecko! Ty wiesz, jak jest do niego przywiązana. Tak, ostatnio, gdy zaginął, teleportowała wszystkie meble z domu, żeby go znaleźć. Nawet zjeżdżalnie. Musiałam chodzić po schodach jak zwierzę. Idę ukryć podręczniki. Idę się ukryć przed Phoebe. Bart, ilekroć Chloe zapodzieje swój kocyk, jest panika. Może jest inny sposób, żeby to załatwić? Nie, jak będzie gotowa żyć bez kocyka, to będzie. No rusz bicepsami i podnieś kanapę. Znalazłam! Ale co? No, kuchnię, bo właśnie tam idziemy i dostaniesz podwieczorek. Słuchaj, zanim wróci mama, musimy sami rozwiązać problem z kocykiem Chloe. Tak dla jasności. Mówimy o Chloe Kardashian, tak? Nie. Chloe, twojej siostrze. Nie taka celebrytka, ale pomogę. Więc tak, najpierw chowamy kocyk, potem mówimy, że zginął. Ona się zasmuci, ale w końcu jej przejdzie. Potem załatwimy problem Chloe Kardashian. Tak. Chloe! Hej, tatku. Córciu, usiądź sobie, bo stało się coś złego. Twój kocyk zginął. Co? Twój kocyk zniknął i pogódź się z tym! Ja chcę mój kocyk! Lepiej daj jej ten kocyk. Zniknął! Co znów? Mój zły humor, kiedy już wróciłaś, złotko. Ja chcę mój kocyk! Ojejku, i znowu go zgubiłam! Tak, ponieważ my nie wiemy, gdzie się podział! Może idź go poszukać na górze. Ale kocyk sobie nie poszedł, ktoś go musiał zabrać! Na pewno to Koloso, bo on zawsze coś kombinuje i siedzi na nim przy oknie. Mięciutki, czekałem na ciebie całe życie. Koloso, zabieraj króliczy zadek z kocyka małej Chloe. O, kocyk Chloe? Ha! To nic nie zmienia! Szybko, Billy, śmigaj za nim i odbierz mu kocyk. Tak dla jasności, czy mówimy o Chloe Kardashian? Nie. Ja wiem, że minął cały dzień, odkąd zginął twój kocyk, ale proszę, przestań teleportować rzeczy z domu. I nie ma go pod stołem. Nowy kocyk jest identyczny. Nie ma szans, żeby mała się zorientowała. Chloe, znaleźliśmy kocyk! Kocuś! Całe szczęście, i gdzie był? A, to nieistotne. Najważniejsze, że dziecko szczęśliwe. Wy myślicie, że jestem głupia? Liczyliśmy, że jesteś. Ten kocyk to lipa. Ależ skąd? Tak, wygląda jak tamten, który ci zabraliśmy. Co? Co? Szczur!
Hank, no słucham. Cudnie dziś wyglądasz. O kocyku dziecka. O, dobrze, wiem gdzie jest, ale w życiu mi nie uwierzysz. Koloso go ma? Właśnie. Okej. Co jest? No więc, pamiętasz jak wczoraj cios pytał mnie, czy są jakieś skutki uboczne, a ja powiedziałem nie, nie ma skutków ubocznych? Ta. Mam skutki uboczne. Wiedziałam. Jakie masz skutki uboczne? Wyrosły ci oczy na tyłku? Nie! Nie, nie! No to jakie masz te skutki? Kiedy się śmieję, ogień wydobywa... Henry! Piper jest za drzwiami! Dobra, ale powiedz mi, jakie masz skutki? Nie mogę rozmawiać, weź tu, wpadnij! Dobra, Piper, jedno... Gdzie moje słuchawki? Otworzyłaś kopniakiem drzwi? Mama mówi, że miałeś je wczoraj. Gdzie one są? Co? Nie były zamknięte. No weź wyjdź mi z szafy. Co to ma być? A, to jest wymiotujący Witek. Dlaczego się... Widziałaś to coś? Niczego nie widzę, bo twój Witek narzygał mi do oczu! Mamo! Lalka Henryka narzygała mi do oczu! I co? Czy Henryk jest niezniszczalny? O tak, jest. Inaczej armata by mnie zabiła. No wiem. Pofarciło nam się, co nie? Co z tym jego śmianiem ogniem? A za chwilę to przebadamy, dobra? Ty, Henryk, się nie ruszaj. Patrz na mnie i Reja. Co robimy? Chodź, chodź. No. Zaczynamy test od mojego własnego ściosamole. O, Raju. Moje ściosamole dziwnie pachnie. Co ty? Daj powącham. Dobrze. Kiedy maszyna uczyniła Henryka niezniszczalnym, żmutowała też mięśnie jego krtani. Dlatego żonie ogniem z ust śmiejąc się. No, odjazd! Co? Weź! Gdzie widzisz odjazd? No co wy? Kiedy będziemy walczyli z bandziorami, a któryś wyciągnie gnata, wystarczy, że Henryk zrobi ha, ha, ha. A bandziory wtedy twarz mi się topi! Na co mi to przestępstwo? A ja mu wtedy, no właśnie. O, tak? A co jak umówię się z dziewczyną i zaśmieję się, a ona... A nie! Po co się z nim umawiała? Spalił mi twarz! I co, Dex? Tak? Opowiedz jakiś obraźliwy żart. Nie! Proszę, bez żartów! Mamy tu jeść wspaniałą kolację Piper, więc niech nikt nie mówi nic śmiesznego. Jak to? W takim razie niech Jasper opowie jakiś żart. Żartuję, opowiem jeden. Puk, puk. Kto tam? Idiota. Jaki idiota? Ty. Jesteś idiotą. Niezłe, ale dałem się nabrać. Jest śmieszne, bo to prawda. Powiedz jeszcze jeden. Dobra, lubicie magię? Ja? Ja lubię poważną magię, bo magia jest jak sztuka. Traktuje się ją serio, nie ze śmiechem, więc traktujmy magię serio, dobra? Dobra, oto magia serio. Dobra, Jasper, wyciągnij rękę. Ściśnij to. Dobrze. No i co teraz? Nic. Skończyłem. Kazał mi ścisnąć klucz.
Dobra, muszę to powiedzieć. Dystopia jest na maksa straszna, a ja zadarłem z takimi, co są tak źli, że po prostu dech zapiera. Na przykład łowca nagród ściema, który pożera ludzkie dusze. I chce zjeść moją, więc... Uciekłem do Swellview, bo myślałem, że gniazdo jest bezpieczne, ale on mnie znalazł i teraz zje nasze dusze. Czyli nie przyjechałeś mnie odwiedzić? Co? Tak, to widzę. Nie, ale też nie chcę mieć zjedzonej duszy i chciałem jeszcze zrobić pranie. O! Co? To ściema! Tak, jak dla mnie to ktoś nie zapłacił za prąd. Nie. Zawsze się ściemnia, zanim przyjdzie ściema. Gość umie gasić światło? O, ale się boję! Dlaczego się śmiejesz? Co jeszcze umie? Odłączyć wzmacniacz, kiedy grasz na gitarze? Szczos mógł to zrobić specjalnie! Po co ja tu przyjeżdżałem? Przepraszam, że cię naraziłem. Wyluzuj, ten przegryw nawet nie ma broni. Wezmę to sobie, kiedy już go załatwimy. Zaraz umrzemy, brachu. Czekaj, myślę nad jakimś tekstem. Okej, może tak. Puk, puk! Normalnie to się odpowiada! Kto tam? Słuchaj, to o mnie ci chodzi. Dobra, zjedz moją duszę, zrób co chcesz z ciałem, tylko nie zjadaj. Za wysoko. No ty powiesz, jak mogłeś nie trafić w podłogę? Ciesz się, że tu jesteś. Mogłaś wylądować w innym kraju. Tak. Ej, czemu tu jest ciemno? To jest ściema. Łowca nagród z dystopii. Już przestałam cię słuchać. Nie skończyłem jeszcze z tekstem. Ja mówię... Puk, puk! Dzięki. Odwdzięczę się, pa! No co ty robisz? Dokąd? Do strasznego gościa, tędy. A, kapitan sobie z nim radzi. Czekaj! Kiedy mówię puk, puk, ty mówisz, kto tam, a ja moja piącha. I zanim spytasz moja piącha, kto... Okej, to widzimy się później. Niech cios weźmie moje brudne ciuchy. Zostań i pomóż nam załatwić tego gościa. Tak, kapitan mówi, że jesteś najlepszym superbohaterem. To nie w jego stylu. I mówi też, że potrafisz całkiem ładnie śpiewać. Jest nie najgorzej. Kapitan mówi, że jesteśmy do kitu i nas czworo nie może się równać z tobą jednym. Na pewno jesteście mocni. Jak tu zostaniesz, to ci pokażemy. Tak, załatwmy kolesia. Wspólnie. Zackliwie? O, zabrzmiało to ckliwie. Bardzo ckliwie. Nie. Kapelka. Dlaczego nie umierasz? Gotowy? Przejedźmy się po nim. Te ściema! Co będzie, jak skrzyżujesz kaczkę ze Shih Tzu? Ściema! Ściema! Okej, to był ten jeden na rok. Au! Parzy! Jak to się stało? Zdechły kwiatek? Kol mi podarował. Wow, jaki hojny. Kol tego nie zrobił. Niechcący spaliłam kwiatek oddechem. Dziwne, nie? Tak, ale to się stało tobie, mam to w nosie. Teraz już nie. Natychmiastowe zebranie rodzinne. Wszyscy do salonu, ale już. To nie są ćwiczenia. Spokojnie, zakopałam go tylko po szyję. Chciałem wiedzieć, co czują rośliny. Kometa Achillesa wróciła. Kometa Achillesa? Koszmarnie! No nie! Nawet nie wiecie, o co chodzi z tą kometą. Ani trochę. Nic. Ni dudu. To kometa, która zaburza pole magnetyczne Ziemi i powoduje, że nasze supermoce wariują. Ale w jakim sensie? Wow!
kim, jasne. Żadna kometa nie będzie mieszać w moich mocach. Uwaga, jednak miesza. Ja nic nie robię. Na podłogę. Nora. A, moja noga. A, mój pilot. Przestań. Przestań, Max. Zamroź siostrę. Tę drugą siostrę. A tak. Dobrze, możesz odmrozić. Ale na pewno, bo teraz mamy idealną rodzinę. Dobra. Niech zgadnę. Max mówił coś o idealnej rodzinie, tak? A jak długo to rozchwianie może potrwać? Trzeba czekać, aż kometa minie Ziemię. Po to ten zegar. 10 lat? 10 godzin. O. 10 godzin? Hopsa, hopsa, hopsa. Oto on, słynny Titanic. Widzicie? Jesteśmy spokojni, a nasze moce nie wariują. Alarm, alarm. 1 godzina do przelotu komety Achilles. Godzinka? Tak! Co się dzieje? A! Mój pilot! Hank, tak mi przykro. W porządku. To się zdarza. Nie pozwolę, żeby takie drobnostki wyzwoliły moje supermoce. Wóz lodziarnia. Wybacz, to był telefon. Teleportować tak, jak należy? Próbuję, ale nie mam siły, a brzuch mam pełny kapusty. Jest 10 tysięcy. Zrobiłem z życia! Brian! Nie uderzysz dziecka, co nie? Jak można być tak okropnym i bić dziecko? Nie! Podoba ci się, he? Chcesz dostać więcej? Musi się pan bardziej postarać. Dzięki kombinezonowi siosa nie czuję pańskich uderzeń. Może poczujesz to! Poziom załadowania 8%. Wracam za momencik. Za późno by się poddać! Co jest? Córeczki, chciałem się pobawić. O, dziękuję, 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 słodki aniołku. Ocaliłeś mi życie. Wcale nie ocaliłem. Burzomózg, musisz tam zejść i kierować. Spoko, droga jest prawie prosta. Prawie. Idź kierować. To prawko to najgorsza rzecz w moim życiu. Bagar, teleportuj się tam i przynieś twardy dysk. Nie! Mogę skoczyć! Teleportuj!
Zdenerwuj się! Zjadłam kapustę i jestem jak LeBron James! Ej, Miles, nie rób tego! Proszę, nie! Kapusta! Skoczyłem! Nie, nie skoczyłeś! Super krzyk wrzeszczki cię popchnął! To była siła kapusty! To była siła wrzeszczki! Na tyle cię stać! Ej, odsuńcie się, będę skakał! Nie mogę cię przyciągnąć super krzykiem! Nie musisz! Wsadziłem! Jestem jak LeBron! O matko! Żegnam się, panie kapitanie! Ładowanie zakończone. Hej, mały dynamicie! Jeszcze wrócę, jak mi kalendarz pozwoli! Będzie mi go brak! Ty! O, napodróżuję się! On ma walizkę z twardym dyskiem! Czyżby? Mój ziom! Ej, czy Bose wciąż kieruje? Kieruje tuleniem. Zaraz. Zanim spytacie, ej Bose, dlaczego nie kierujesz? Powiem wam, że kieruję. Lecimy do Hollywood! Premiera! Hollywood! Zaraz! Co z tą dziewczyną na urwisku? Widzisz, jak ucichli? Gdy wspomniałaś dziewczynę z urwiska? Przepraszam, że jestem taka odpowiedzialna. Wybaczam ci. Kapitan! Moim nowym... Daruj sobie czasożart! O, w zasadzie teraz nazywam się Tim Żartowski. No to szybko się zdejmuj z mojej głowy, gościu. Mój mózg to mój mózg. Okej, nie wiem, co słyszeliście, ale masz jedną szansę, by się przyznać. Lepiej się przyznaj. Do czego się przyznać? Zła odpowiedź! Podpal go! Wiesz, które z tych urządzeń kontroluje czas? Rozwalcie wszystkie! To jedyny sposób! Z przyjemnością! Nie! Następnie stacja recyklingu elektroniki, gdzie te rzeczy będą składowane. Tak jest, rób to! Rób to! Yeah! Widzisz, co się dzieje? To się dzieje! To się dzieje, gdy żartujesz sobie z ludzi, ty żarcie! Oddział, idziemy na precle! Wow! Jak to? Tak sobie pójdziecie? Hej! Nie możecie! Au! O matko, ile tam ludzi! Widzę Kuka Rasa, Mary Gaperman, o, moja ex Kendall, o, Natalie Mazda? No to będzie gorąco. Kto idzie na promocję? Dawać tę promocję! Będzie dobrze. Okej, przetnijmy prawdziwą wstęgę. Nie zrobimy tego! Przestańcie! Co chciałeś powiedzieć? Nie trzymaj w napięciu. Musimy stąd spadać. Co? Mówię, że musimy stąd spadać. Chętnie to zrobię, ale obiecaliśmy gościowi to być. Słuchaj, właśnie miałem wizję, ale nie we śnie. Tym razem widziałem to na jawie. Ja też miałem wizję, że jedliśmy mięsne precle bez kości. No to świetnie, ale teraz musimy stąd spadać. Bo? Miałem wizję przyszłości. Rozwaliliśmy ten sklep po raz kolejny. Co? Nie zrobimy tego! Właśnie to samo mówiłeś w tej wizji. Był tam Kyle. Kyle? Z Tubią dobrze? Na wynos i pan miły gość. Nie gadaj, że Kyle, na wynos i pan miły gość wejdą tymi drzwiami i powiedzą... Ding dong! A niech nie. Musimy wyjść! A może lepiej... Jeśli przyszliście tu na otwarcie, to stójcie w kolejce jak wszyscy ludzie. Nie przyszliśmy tu na zakupy. Chociaż widzę tu super promki. Przyszliśmy po ciebie, czaso! Żart! O, tak naprawdę nazywam się teraz Tim Żartowski. Słyszeliśmy, że współpracujesz z kapitanem i oddziałem. To nie do końca jest. No pewnie, że współpracuję! Tak! Ale tylko ten
Wyjdźmy stąd, wyjdźmy. Nie lubimy, jak jeden z naszych robi się dobry. Więc zabieramy cię do tu, biją dobrze, na pogawędkę z resztą bandyckiej społeczności. Szanuję wasz punkt chyba widzenia. Chyba bawają trupie bandyci. Tak, nie. Ten Jim to teraz dobry gość. I chcemy, żeby został. Na imię mam Tim. Ej, ej, a może weźmiemy głęboki oddech i użyjemy słów? A ja mam parę słów. Usłysz ich wol! Pójdę! Weźcie mnie! Jak chcę iść, to go puśćcie! Nocho! Proszę nie! Zamknij się i daj się ratować! Jak z nami nie pójdziesz, rozwalimy ci ten sklep! Sami go najpierw rozwalimy! A może nikt tu niczego nie rozwali? Skąd on się wziął? Moja ulubiona ściana! Przegapiłem promocję? Wynoś się stąd! A nie rozwalić tego!